Sekula sekula. Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź. Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas. Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas. Usiądźcie, moi drodzy. Drodzy Państwo, wzięła mnie taka słabica, bo tam mieszkaliśmy na 3000 metrów. Rzadkie powietrze, wilgoć, i tu wchodzisz do suchego powietrza, gdzie po prostu stoję, jakby był w jakiejś innej planecie. Ale nie popełnię jeszcze błędu proboszcza z Niemiec, że wyślę gospodynię, by powiedzieć, że jestem chory, więc próbuję spokojniutko parę myśli sklecić. To jest stan, gdzie człowiek po prostu uznałby na stojąco. Ale to lada dzień minie, ta różnica klimatu i wysokości. Moi drodzy, idę dalej z wami w rozważanie na temat podmianki Kościoła. To, co zrobiono. Dziś człowiek inaczej patrzy. Bierzemy udział w uroczystej sumie w uczcie Matki Bożej dobrego sukcesu. Kilkunastu księży przy ołtarzu, kleryków franciszkańskich, biskup. Na tej mszy świętej dzieci nikt przy ołtarzu ani razu nie przyklęknął. Przed Sanctissimum. Ani razu. Jedynie staruszek kościelny, co przechodził, to on przyklękał. A resztę nikt dzieci nie przyklękał. Ludzie tego nie widzą dramatu. Towarzyszyła nam grupa Amerykanów, już naszych rycerzy w płaszczach amerykańskich. Tak się 2 godziny siadłem wieczorem po wszystkiemu z nimi, bo to wypada. Zaczęliśmy rozmawiać dzieci, no i oni podobnie myślą. Są zaszokowani tym, co się dzieje, i nawet, że nie byli świadomi tych całych mechanizmów. W jaki sposób nam, moi drodzy, podmieniono Kościół. Byliśmy w kościele jezuitów, wokół ołtarza trony poustawiane ze specjalnymi muszlami, takie jakby lampka nad siedzącym wokół, jedyne z naszych zaczepiach, bo jak byliśmy w drugi lat, tego nie było, zaczepia tam obsługę, co to znaczy, o co to chodzi. A to jest źródło mądrości. Czyli w nocy tam posiedzenie musieli mieć masoni. Nie zdążyli posprzątać. Bo jeśli forma krzesła i muszla nad głową jest źródłem mądrości, to tam już dzieci Boga nie ma. Idę, moi drodzy, w to nasze rozważanie. Kościele, obudź się. Na rok wiary 2012-2013 wydałem, moi drodzy, tę książkę, kazania tę już omawiałem, rozważałem. Nie przypuszczałem, że tak szybko nastąpi ta lawina rozkładu. Mamy tu orędzie wstępne, ono jest umieszczone w przedmowie Duch Świata i Duch Ciała. Duch Święty, gdy przychodzi, mówi się sobie, mówi o tych wymiarach perfekcyjnych. Bym musiał zacząć temat i mówić go 10 lat, bo tyle jest materiałów, w jaki sposób nas przejęto i co z nas, dzieci, zrobiono. Duch Świata, słyszymy, takie czasy, to jest największe kłamstwo. W jakiej nam przychodzi funkcją 7 tu orędzia świętego i powodu świętego, by wam pokazać,
co on opisuje w 28 tomu, w tomie o tej rzeczywistości. Pragnę w tej chwili, moja najdroższa córko, pragnę tej chwili, moja najdroższa córko. Tu Bogu chodzi, tu kończył, abyśmy, kim jesteś we mnie i kim jestem w tobie. Tu chodzi o zjawisko, abyś była zdolna poruszać się i trwać w świecie prawdziwym, w którym ja jestem jedyną prawdą. Dlatego rano wam mówiłem, że pierwsze wykłady w nowicjacie będą na temat Ducha Świętego. Albo się kleryk nauczy współpracy z Duchem Świętym, albo pozostanie w świecie pychy i samouwielbienia. Jego modlitwy będą zaczynały się od ja i kończyły się na ja. Jego spotkania z wami będą zaczynały się od ja i kończyły się na ja. To, co tutaj modlili do Boga Ojca, modliliśmy. Bóg musi wszystko zburzyć w nas. Dlatego głupi byłem, bo wam mówiłem, że wyzywałem na Boga. Denerwowałem się, wrzeszczałem. Wydawało mi się, że świat, który stworzyłem, jest perfekcyjny. A Bóg mi trzeba to wszystko zburzyć. Wsłuchać się tylko w jedną, jedyną prawdę. Powiedz księdzu, choćby się nie wiadomo jak starał i jak pragnął, nie może nic więcej ponad to, by powiedzieć, bądź wola Twoja. I czy jestem na etapie pogodzenia się z Bogiem. Zabrał mi kawał mojego światu, który budowałem po kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Pierwsze zabranie było 10 lat temu, teraz drugie. Pogodziłem się ze wszystkim. Więc Bóg mówi, czekam na tę chwilę. Poczujesz, kim jestem w tobie. To jest coś nieprawdopodobne. Bardzo dni, moje ciało, moja wola, moja dusza, całkowicie godzi się z Bogiem, go przeprasza i teraz słyszę słowa, pragnę tej chwili, moja droga najdroższa, czekam na nią. Ta chwila nazywa się, poczujesz, kim jestem w tobie i kim jesteś we mnie. To są cudowne przeżycia, cudowne przygotowanie tej bitwy. Dlatego dojrzałem do tego momentu przez redakcję 28 tomu, bo muszę tego ducha przylać na kleryków. Bo jak się będą chcieli sami kształtować, sami wyłowywać, Panie Łukaszku, Duch Święty nie będzie nigdy przez Ciebie mówił. Nigdy nie będziesz rodził dusz. To jest coś nieprawdopodobnego, co w tych dniach odkryłem i dzieliłem się w 5 czy 6 konferencjach dodatkowych dla pielgrzymów w nagrodę, żebyście poczuli, co robi ze mną Pan Bóg. 2 lata temu te orędzia wszystkie czytałem, opracowałem je. Teraz jakbym na nowo ujrzał nowe światło. Więc czekam na nią, na tę chwilę, kiedy poczujesz, kim jestem w tobie i kim jesteś ty we mnie. I wiem, że im więcej Cię teraz doświadczę, tym więcej będziesz zjednoczona ze mną. I wiem, jak bardzo wiele żąda Twoja dusza od miłości. Dużą M, czyli od Boga. Im więcej Cię teraz doświadczę,
dziękujcie za te poniżania, za te wrzaski, za to, że ktoś na tobie się wyżywa, robi ci kosła ofiarnego, że cię wołają, że się rety, że nie takowiec. O ile wy będziecie bliżej Pana Jezusa. I Pan Łukasz odsunie słoneczek, okienko pnie zegary. Wtedy przyszedł, on stanął. Pnij delikatnie i przeklina za 15:07. To Pan tu umie. Elegancko tu zaczeka Superman. I moje drogie dzieci, Bóg nas chce wybrać i zaprosić do nieprawdopodobnego szczęścia. Będzie mówił za chwilę: nie broń mi więc doświadczać cię pragnieniem i tęsknotą. Te fazy, jak czytacie orędzia, to Pana Pani Agnieszka wielokrotnie przeżywała, bo najpierw Pan Bóg ją rozpieścił na zasięg ręki, rozumiecie? Że potrafiła wejść w brodę Boga Ojca i się pogłosić. A później nagle pustka. Dzieci, nic. Ciemna masa. Tabula rasa. Tęsknota za Bogiem nieprawdopodobna. Coś jak pieśń nad pieśniami. Latająca oblubieńca gdzieś się ukrył. A Bóg mówi, to jest potrzebne. To jest potrzebne, żeby cię przybliżyć do mnie. Nie broń więc doświadczać cię pragnieniem, tęsknotą. Nie broń mi obarczać cię krzyżem. Dopóki wy, ofiarnicy, będziecie istnieć na ziemi, Kościół nie padnie. Jakby było więcej ofiarników, ziemia byłaby niesłychanie. Moi drodzy, szczęśliwa i uratowana. Panie Łukaszku, tam lata mol. Skąd ci tu wziął? Nie wiem. Koło zegara. Spróbuj go polować. Jak nam wejdzie znowu tutaj z rodziną, to jest po nas. Dziękuję. Wyborowy szczelec. W Nawleciowowie był taki jezuita w Polsce z czasów powstania Chmielnickiego. W 49 oblegali zbaraż, uszczelił na tamte czasy z dubelslinty takiej prostej ładowanej 215 dostojnych Ukraińców. Jak wychodził ze sztandarem z okopu, pyk, to już żołnierze przylatywali się i patrzyli się. Jak jest to możliwe, że tam nie było ani słupka do kierowania? 215. Jak któryś szable podniósł do ataku, to on pyk. Był taki duchowny szczelec pod zbarażem. Mój pradziad też był duchowny, może by tu pan. No, obraz jest w sali rycerskiej. Jak nie znasz tej historii, to ci opowiem. Obraz mojego prapradziada, który też był duchownym. Dzieci się pytały, a skąd się ksiądz wziął? Ja mówię, dzieci miał żonę, czwórkę synów. I o połodze z tej gałęzi tych synów, a ten później poszedł w kazamaty zakonne, kapłan, a że był dobrym rusznikarzem, no to poszedł na wojnę. No i w związku z tym był tak dobrym szczelcem, że na wałach, jak on strzelał, to gęsi koło ciała stały, w ogóle się nie ruszały i same patrzyły, jak trafiał przeciwnika, a później mu tak merdały w podziękowaniem za skuteczne strzały. To dla pana Łukaszka. Za uszczelenie mola. Abyś była szczęśliwa, moja córko, musisz włożyć na siebie krzyż na miarę twojej miłości. Dzieci, jakbym się rodził. Bo krzyż jest zadośćuczynieniem. Żeby łaska spłynęła na świat, potrzebna jest modlitwa. Bez modlitwy nie ma łaski. I Bóg czasami sprawdza, że ci, co się nie modlą, łaskę dostają. Ale
przez tych, co się modlą. Zbudzacie intencje, nie? I dzięki tej modlitwie oni się podnoszą. Oni to dopiero zobaczą u kresu biegów. Żebyście byli spokojni, bo ja czasem też się buntowałem. Wtedy my dostajemy tak w grzbiecie, a ten na nich kapie, no i oni się trzymają, oni będą. Ale w niebie tam będzie całkowicie inny podział uchwały. Także jak uratujesz syna, to się cieszę, ale to nie znaczy, że będziecie w jednej komnacie. Rozumiecie? Jest to biznes łaski Bożej. A dziś do nas mówi, że przychodzi do tych szaleńców, którzy chcą iść w ciemno za nim i posłuchajcie, co mówi. Abyś była szczęśliwa, moja córko, muszę włożyć na ciebie krzyż na miarę twojej miłości. Co znaczy? Kto więcej pokocha Boga, dostaje większe krzyże. Czyli im większa miłość, tym większy krzyż. To udowadnia przy czasie konferencji w Quito słuchaczom. Skąd jest taki szaleńczy taniec zła w świecie? Dlaczego w Kościele katolickim sakralizuje się zło? Nadaje się mu prawo dobra. Widzisz dlaczego? Bo jest brak wiedzy. Im większa ignorancja, tym większy grzech. Bo jakbyśmy poznali Boga, kim Bóg jest, tak byśmy nie grzeszyli. Bo to się nie da. Świadomość, że ja tylko obrażam Pana Romka, ale obrażam Boga, sprawia, że człowiek się powstrzymuje. Bo jak może Bóg przeze mnie płakać? Jak może Bóg przeze mnie cierpieć? Stajesz się w miłości doskonalszy, a Bóg to ci mówi? Im większa miłość, to ja ci jeszcze dołożę większy krzyż. Kardynał Wyszyński mówił zawsze tak, lubię polecać funkcje tym, co są obciążeni. Czyli dużo pracują. Bo ten, co nie pracuje, to, co mu polecisz, też tego nie wykona. Kocham cię, moje dziecko. Pamiętaj i wierz, choćby się wszystko sprzysięgło przy tobie, a ciemność zaćmiła wszelkie światło duszy, pamiętaj tylko i wierz ślepo, że ci kocham. Dziś są to przepiękne słowa Boga, ale kiedy przychodzi ta pustka, ta ciemność, ten bunt, to tak trudno się sobie uświadomić, że Bóg cię tak bardzo kocha. I trudno jest dzieci wierzyć ślepo. Dlatego pozostaje wołanie do Ducha Świętego, by pomógł. Wtedy trzeba błagać niebo, mając stan suchot duchowych, pomóżcie. Przez taką drogę przejdzie każdy z was. Zapisz umiłowana dla innych moich dzieci. Porównałem świat materialny, w którym istniejecie, do trumny. Ponieważ życie ma tylko ten, kto wierzy. To są dzieci przerażające prawdy. Życie ma tylko ten, kto wierzy. Te prawdy fenomenalnie wyjaśnia Duch Święty w swoim życiu. Mówi Pan Jezus, jest to drastyczne porównanie, ale jakże prawdziwe. Człowiek buduje swoje ziemskie życie, oddając serce jego troską, nie szukając Boga, pozostaje w trumnie na wieki. Czy idzie na potępienie? Dobrze, że przyszedł nam kanon katechizmu Kościoła katolickiego 1035. Kto umiera z was w grzechu ciężkim, idzie prosto do piekła. Kto umiera w grzechu ciężkim, idzie prosto do piekła. Przy dzisiejszej technice, dzisiejszej lokomocji, przy tylu udogodnieniach grzechu ciężkim na ulicę nie wychodźcie.
wszystko to, co się porusza wokół Ciebie, są to pociski śmiercionośne. Ten, kto nie wierzy w Boga, pozostaje w trumnie na wieki. Jednak dopiero po śmierci uświadamia sobie tę potworną prawdę. To sobie zaraz zafiszkuję, choć tu mam stare krzesiadła pogrzebowe. Zbieram teraz materiały dla kapłanów na kazania pogrzebowe, żeby przestali truć tego typu. Już jest na drugim brzegu i tam to życie, jak choćby w jakimkolwiek takim życiu znalazł, jest o wiele lepsze niż ziemskie. Czyste trucie, dzieci, czysta erezja. Znajdzie piekło i ma lepsze żyć na ziemi. Dlatego Pan Jezus mówi, dopiero po śmierci uświadamia sobie tę potworną prawdę. Dopiero wówczas widzi, że życie istnieje, ale on już nigdy żył nie będzie. Moje dzieci, jak straszna jest chwila uświadamiania nieodwracalnych skutków swojej lekkomyślności i uporu w dążeniu do śmierci, mimo wielu nawoływań i upomnień ze strony nieba. O jednym pasterzu powiedziałem, gdzie się znalazł. Powieszono mnie zaraz za to. Dzieci, wy nie wiecie, co się dzieje w godzinie śmierci, kiedy stajesz wobec prawdy. Kapłan ten mówił, Dominus vobiscum, Pan z wami, podnosił hostie święte, a w godzinie śmierci przeklinał Boga, wybrał piekło. Dzieci przerażające. Jestem przerażony, ile teraz dusz kapłanów przychodzi żebrać o modlitwę. Jak już przyszedł kardynał Macharski, mój przełożony, którego bardzo ceniłem, byłem mu oddany jak pies. Jeśli przychodzą kapłani, którzy na grobach makowskich leżą po 100 lat, dzieci, przebudźmy się. Życie ma tylko ten, kto wierzy. Kościół rozmawia z grzesznikami, siada w namiotach grzeszników i mówi im, że wy nie macie prawdy, my nie mamy prawdy i my we dwójkę szukamy prawdy. A Paweł do Tesalonicza mówi, unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła, rozumiecie? W jakim kłamstwie jesteście gromadzeni przy trumnach waszych najbliższych, kiedy kapłani wam takie karmazyny opowiadają? Jakby powiedzieli te słowa, to część nas by wyszła. By powiedziano, że osądza zmarłego, ruszyłby twoje sumienie. No ale by ślad został, że tylko życie ma ten, kto wierzy. Życie ma ten, kto wierzy. Ludzie, wyjdźcie z strumień tego świata. Wyjdźcie z strumień swoich bożków, pieniędzy, pracy, zwierzątek, ludzi, krewniaków. Rozumiecie? Hobby. Wyjdźcie z tych trumień. To jest kłamstwo, że każdemu z nas się to należy. Że każdy ma prawo. Jest to wielkie kłamstwo. Jeśli to nie służy z waszemu zbawieniu, porzućcie pieski, porzućcie pędzle, porzućcie auta. Dusze przeznaczone do życia, do światła i do życia poprzez wierne trwanie we mnie, również przebywają w tej samej ciemności, co dusze opisane przeze mnie wcześniej. Widzicie, dwa światy. Parę dni chodziłem po ulicach Quito, Ekwador.
Następnie wracasz do Europy i wchodzisz do centrum piekła, jakim jest Holandia, bo to dla mnie jest centrum piekła. Jesteś w Amsterdamie i widzisz te wszystkie twarze. Dzieci, nie czujesz tam Boga, czujesz już piekło. Dopiero zrozumiałem Ducha Świętego, bo dał takie piękne orędzie, jakbyś widział, z kim ty jesz. Tak niewielu trwa w życiu wokół pozostałych piekło i smród. Gdybyś ujrzała prawdę o tych, którzy wokół ciebie siedzą i jedzą, nigdy byś już więcej do stołu nie podeszła. Jak ja Pana Boga przepraszam, że Boże, ja się buntowałem na to, że mi to wszystko burzysz i że to nie po mojej myśli. Pójdę kiedyś wieczór i będę krzyżem leżał w kaplicy. I żeś Ty mnie, Boże, nie porzucił w tych dniach, w tych miesiącach. Bóg mnie chciał wyciągnąć z trumny, a ja mówiłem, że ja zbudowałem światłość. Przerażające. Powiedz księdzu Piotrowi, choćby się nie wiadomo jak starał, czy jak pragnął, co najwyżej może tylko powiedzieć, bądź wola Twoja. A bądź wola Twoja, to dar mądrości. Jak Cię będę, Panie Łukaszu, egzaminował z dogmatyki, to będziesz mi musiał powyjaśniać to wszystko. Nie wyjaśnisz, repetycja jest mater studiorum. Powtarzanie jest matką wiedzy. Ducha Świętego nikomu nie daruje. Może napisane, ucz się 5 lat. Będziesz musiał stawać. To jest, jak to was szczeli, to wtedy kapłaństwo i życie jest całkowicie inne. Ich trumny nie różnią się niczym od tych poprzednich, jak jednak ich świat jest zupełnie inny. Nie próbują ułożyć wygodnie, ponieważ wiedzą, że znajdują się w trumnie, która nie jest ich domem, ale miejscem oddalenia od Boga i osamotnienia. Miejscem śmierci, z którego chcą się wydostać, prawdziwe życie, prawdziwie żyć, żyć w wolności, nieograniczonej przestrzeni i świetle. Dzieci, pokończyliśmy już studia akademickie w poznawaniu tego, co nam Bóg pokazuje. Teraz Bóg zaprasza nas na studia specjalistyczne. Doktorat, docentura, profesura. To się już nazywa miscytyzm. Kontemplacja. Życie kontemplacyjne. Trzeba dużo się naczytać na tych studiach. Zdobywać wiedzę. Dużo naklęczeć. Na kolanach. I dzieci przyodziać się tylko w cnotę pokory. Nie żyję już ja, ale we mnie żyje Chrystus. Potrzeba, aby On wzrastał, a ja się umniejszał. Przed rokiem odwiedził mnie kapłan, pokazuje mi obrazek. Prawdą to jest, że to jest obrazek prymicyjny księdza? Mówię tak, bo tu jest mój napis. Potrzeba, by on wzrastał, a ja się umniejszał. Ty powiedział, księże, wszystko już wie. Szczegółów rozmowy nie mówię. Pan Bóg działa nieprawdopodobnie. Jego przekonał mój stary obrazek prymicyjny sprzed 35 lat na tą naszą drogę. Wiecie, jak to Bóg działa? A na tym obrazku miałem krzyż, zrobiłem krzyż prosty. U dołu wychodziło z krzyża M, Maria i w środku dałem słońce. Nie miałem takiej wiedzy o masonach,
dał parsyjkę dla mnie, wtedy słońce był Bóg. Miałem taką wiedzę. Los ich, choć powierzchownie patrząc, niczym nie od upotępionych, zyskuje inną wartość i inny wymiar z powodu wiary w zmartwychwstanie. Nie po to zmartwychwstałem, aby powstać. Pozostawić was martwymi. Moje dzieci to wiedzą i pokornie czekają, aż wrócę, aby je ożywić i powrócić do światła. W świetle wiary, ciemności, w jakiej pozostają, jest błogosławieństwem, ponieważ ci, którzy poprzez bogactwo i próżne nauki zapalają sztuczne światła, sądzą, że są szczęśliwi i posiadają prawdę, w istocie zaś zapominają, że nie ma w nich światła. Zadawalają się sztucznym płomieniem, który zgaśnie, kiedy przyjdzie ich kres. Tę prawdę odkrył parę lat temu nawrócony Żyd. Napisał książkę "Wszystko osiągnąłem". I byłem nieszczęśliwy. Chodząc po plaży, wołałem: pokaż się mi, Boże. Daj mi prawdę. Jeśli jesteś w buddyzmie, pójdę tam. Jeśli jesteś w islamie, pójdę tam. Jeśli jesteś w judaizmie, pójdę tam. Tylko broń Boże w katolicyzmie. Żebyś nie był Jezusem. Dzieci, Pan Jezus go znalazł. Poszedł do protestantów. A spod protestantów poszedł na katolicyzm. Ta książka jego robi ogromne wrażenie w Polsce. Pobudziła ducha księdza Tadeusza Guzego. No i włożył kij w mrowisko. Biskup go bierze na przesłuchanie. Po coś to ksiądz zrobił. Episkopat na płci powiedział, że to, co ksiądz powiedział, jest prawdą. Ale tego nie wolno dziś mówić. A on myślał, że biskupie, zinspirowała mnie ta książka o tym Żydzie, którą rok temu promowałem. Do każdego Boga pójdę, tylko nie do Jezusa. Ten Jezus go znalazł. Ci, co, moi drodzy, żyją poza wiarą, nie starają się szukać prawdziwego źródła, które nigdy nie zgaśnie. Panie Łukasz, kupnij go. W momencie śmierci ciała pozwoli się znaleźć, który nigdy nie zgaśnie, a w momencie śmierci ciała pozwoli się znaleźć. Cierpienia i ciasnota, bezradność, ograniczenie, w jakim znajdują się dusze podążające ku życiu, jest dla nich błogosławieństwem, ponieważ wierzą, że przyjmują wszystkie te niedogodności, ciesząc się ich znoszeniem. Dzieci, im więcej wierzymy, nasze cierpienie większe. Coraz mniej miejsca w tym świecie dla nas. Jesteśmy bezradni, wiedząc o tym, co robią, i nie możemy nic zrobić, rozumiecie? Po ludzku nie możemy nic zrobić. Jesteśmy ograniczeni. Nie mamy ani kapitału materialnego, ani nie mamy władzy, ani nas za Chiny nie wpuszczą na media publiczne, bo przeciwnik wie, jakie byśmy zrobili spustoszenie. A Pan mówi, że to wszystko jest błogosławieństwem. I jeszcze nam każe cieszyć się ze znoszonego. Przyjmując jednak cierpienie, nie są skłonne do szukania wygody i uciech, które przysłoniłyby im prawdę o tym, gdzie się znajdują i o tym, gdzie się znajdować powinni po odbyciu czasu próby. Ludzie szukający po ciebie w zbytkach, przy nowoczesnych wygodach, a nie w wierze jednego Boga, który umarł i zmartwychwstał w postaci swego Syna, aby dać życie wieczne człowiekowi,
rzeczywiście wielokrotnie poprawiają swój los na ziemi. Zapomniałem jednak o swym przeznaczeniu, sądzą, że życie w ciemności, w ucisku, w trumnie jest jedynym, jakie posiadają i jakie mogą posiadać. Uznają więc to za dom swój i nie szukają swego wprawdzie domu, jaki im przeznaczył Stworzyciel. Tym samym odrzucają miłosierdzie Boże, odwieczny plan zbawienia ludzkości, buntują się wobec losu, wobec kary nałożonej na nich przez grzech pierworodny przy rodziców pierwszy, wobec próby cierpienia, jaką ludzkość musi ponosić, aby udowodnić swoją Bogu miłość i wierność, aby zdobyć godność dziecka Bożego. Moi drodzy, ludzie muszą udowodnić Bogu swoją miłość i wierność. Dlatego na pogrzebach, wiecie, kto najbardziej jest nieszczęśliwy? Umrzy w trumnie, bo jego przeraża, jaka jest nad nim komedia odprawiana, co o nim sądzi rodzina, etc. Umarł na kobiecie na zawał, w jakimś tam hotelu, dramat wielki, na pogrzebie tysiące ludzi, mów, kwiatów i płagań niebotycznych. Dwie osoby znają prawdę Umrzyka i on jest trzeci. Poruszając wiele kwestii na pielgrzymce, najbliżsi do mnie przyszli i powiedzieli, że będą błagali biskupów, pisma wyślą, żeby na pogrzebach nie było mów, żadnych kazań, tylko modlitwa. Żeby po prostu nie dobijać tych zmarłych, bo to wszystko jest na ich niekorzyść. Kto odrzuca najwyższą ofiarę Boga, jego niezmierzone miłosierdzie dla ludzkości, nie może mieć udziału w życiu, jaki zdobył swoją krwią, zapowiedziany od wieków Zbawiciel Jezus Chrystus. Odrzuca najwyższą ofiarę, czyli odkupienie mszę świętą. Jak macie odwagę prosić proboszcza, żeby wasz krewny, tata czy matka, którzy do kościoła nie chodzili, żeby ich żegnać mszą świętą? Przecież to jest obrażanie, to jest kpienie publiczne z Boga, kapujecie? Wołam do was wszystkich. Twój syn, ja cię cenię. Jeśli do kościoła nie chodził i umarł, no zapamiętaj sobie, że jedyną mowę nad tą trumną można powiedzieć: żyłeś jak pies, zdechłeś jak pies i chowałeś się jak psa. I miejcie odwagę, poprosił się na cmentarz, by go do dziury wsadzili. Nie kpijcie z Boga. Po pogrzebie możecie wyprosić łaskę, żeby ksiądz za niego odprawił mszę w kościele, rozumiecie? Ale nie przy ciele. Nie kpijcie z Boga, bo wyrok jest jeden. Kto odrzuca najświętszą ofiarę Boga, jego niezmierzone miłosierdzie okazane ludzkości, nie może mieć udziału w życiu. Dzieci nie pójdzie do nieba, rozumiecie? Jakie zdobył swoją krwią, zapowiedziany od wieków Zbawiciel Jezus Chrystus. Msza święta, pogrzebowe. Dzieci, znoście więc pokornie swoje cierpienie, swój ucisk, bezradność i ciemność, swoją słabość, choroby, odrzucenie. Upadajcie się do mnie przez te wszystkie niedogodności, abyście prawdziwie zasłużyli na życie u
boku samego Stworzyciela, u boku Zbawiciela, u boku Ducha Świętego, którym zostaliście stworzeni, aby być potomstwem Najwyższego Boga. Podmianka Kościoła polega na tym, żebyście wy nie doszli do nieba. Zabrano wam wszystkie łaski. I powiedziano, że Kościół to człowiek. Dzieci największe. Kłamstwo w dziejach Kościoła katolickiego. Urzędowo wręcza się wam bilet na samolot, numer tego lotu P0000. Piekło. Nic. Błogosławię was na ten krótki czas próby. Niesłychany jest Bóg. Nie upadajcie na duchu. Miejcie ufność w mojej drodze i mojemu danemu wam słowu życia wiecznego. Amen.